Niemal codziennie alarmowani jesteśmy takimi dramatycznymi doniesieniami o tym, że następuje finansowa zapaść systemu ochrony zdrowia. Problem nie jest nowy, on narastał od lat, ale w decyzjami obecnego szefostwa resortu ten, to zjawisko zapaści finansowej systemu przyspieszyło. Z tego, co wiemy, Narodowy Fundusz Zdrowia w niektórych miejscach nie płaci szpitalom już za wykonane zabiegi, za wykonane, limitowane zabiegi te, które mieściły się. W zaplanowanych wydatkach. Niektóre szpitale nie dostały za drugi kwartał pieniędzy. Szpitale ograniczają zatem przyjęcia pacjentów, ograniczają wykonywanie nawet tych już zaplanowanych zabiegów. Luka finansowa w systemie ochrony zdrowia nawet taki raport powstał za lata 2025-2027 ma wynieść niemal 160 miliardów złotych i żeby unaocznić Państwu, jaka to jest kwota, to powiem tylko tyle, że jest to 23-24% wpływów do budżetu za rok 2024. A więc te 160 miliardów złotych to jest ogromna kwota pieniędzy i tego ciągle, i tego właśnie będzie brakowało do 2027 roku. Ale nie chcę dzisiaj Państwa zanudzać Informacjami, które i tak we wszystkich mediach są dostępne. Zwrócę tylko uwagę na jedną rzecz. Otóż Zupełnie bez rozgłosu w ciągu ostatnich kilku miesięcy przygotowywano, co prawda dwa lata, ale kilka miesięcy temu opublikowano wytyczne, wytyczne dotyczące tzw. terapii daremnej. To nowy termin o tym za chwilę. Chodzi o to, dokładnie dokument się nazywa tak: Zapobieganie terapii daremnej u dorosłych umierających w szpitalu. Stanowisko grupy roboczej Towarzystwa Internistów polskich. Dowiadujemy się, że wytyczne zostały poparte przez większość naukowych towarzystw medycznych. I rodzą się pytania, czy terapia daremna oznacza to samo co uporczywa terapia? To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jaki może mieć to związek albo może jaki będzie to mogło mieć związek? Z dramatyczną sytuacją finansową systemu ochrony zdrowia w Polsce i dlaczego równolegle został zmieniony kodeks etyki lekarskiej. O tym właśnie dzisiaj, a więc zaczynamy. Połowa października to taki szczególny czas, kiedy wspominamy świętego Jana Pawła II, naszego. Polskiego papieża. W całym kraju organizowane są różne uroczystości, modlitwy. Dziękczynne za jego pontyfikat. Wiemy również, że obfite i bardzo piękne programy Dni Papieskich są w różnych miejscach, odbywają się koncerty i tak dalej. A 19 października, już teraz zapraszam, 19 października o godzinie 13, wyruszy kolejny, już drugi Narodowy Marsz Papieski, który przejdzie ulicami Warszawy. O godzinie 13 spotykamy się na Placu Zamkowym i idziemy wszyscy do Sanktuarium Świętego Stanisława Koski na placu, tam na Żoliboż, do grobu. Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Jeszcze raz przypominam, sobota 19 października, godzina 13. Spotykamy się na Placu Zamkowym w Warszawie. Ale przypominam również w tym kontekście, o którym mówiłem we wstępie. Postać Świętego Jana Pawła II, bo ten czas jego odchodzenia, czas umierania, te pierwsze dni kwietnia 2005 roku zapadły nam bardzo mocno w pamięć, i wokół właśnie jego umierania, i to jak on umierał, też toczyła się dyskusja dotycząca terapii daremnej czy terapii uporczywej. Wtedy jeszcze ten termin terapia daremna. W Polsce nie występował lub występował rzadko. Otóż z tego co pamiętam, były kontrowersje dotyczące tego, że ksiądz Stanisław Dziwisz nie e, wykonał woli Jana Pawła, który nie chciał iść do kliniki Rzemeli. W lutym, e, w marcu, gdy stan zdrowia papieża się pogarszał, e, papież nie chciał iść do kliniki Rzemeli. Został wbrew swojej woli przewieziony do, do kliniki. Tam e, też dokonano z tego co wiemy, tracheostomii, wykonano na nim również, dokonano, wprowadzono sondę tą odżywieniową i za umieszczono go w tych ostatnich godzinach pod respiratorem. Z tego co potem czytałem w różnych opracowaniach, dokumentach, między innymi dr Dangel pisał o tym, nie było to zgodne z wolą papieża. Sam Ojciec Święty mówił: Pozwólcie mi odejść do domu ojca. Niestety, w tej dramatycznej konfrontacji woli Ojca Świętego z, no, z lekarzami, z takim inwazyjną polityką lekarzy, którzy działali pod ogromną presją, należy też to zrozumieć. Cały świat patrzył na to, co oni robią, i ta, ta decyzja o, o intubowaniu papieża, o wprowadzeniu sądy żywieniowej i o umieszczeniu go i, i podłączeniu respiratora. No, dziś według wielu jest bardzo mocno krytykowana, że nie respektowano woli papieża, ale niestety z drugiej strony są te środowiska, które bardzo bronią lekarzy, mówiąc, że działali w stanie wyższej konieczności. Media całego świata, oczy całego świata były zwrócone na, ich, na, na to, co dzieje się w klinice, w związku z tym postępowali. Tak jak w danym momencie sumienie i intuicja im nakazywały. Jan Paweł II w encyklice Ewangelium Wite rozgraniczając wyraźnie postawę. Proeutanazyjną od tego, co nazywamy uporczywą terapią, napisał tak. Rezygnacja ze środków nadzwyczajnych i przesadnych nie jest równoznaczna z samobójstwem lub eutanazją. Wyraża raczej akceptację ludzkiej kondycji w obliczu śmierci. Paweł II pod, 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 podkreślał godność człowieka i podkreślał godność chorego w sytuacji właśnie tej terminalnej, tej granicznej. Przypominam to, ponieważ w skład grupy roboczej, która opracowywała wytyczne dotyczące terapii daremnej, wchodzą również przedstawiciele Polskiego Kościoła, przedstawiciele Komisji Bioetycznej przy Episkopacie Polskim, i ta grupa robocza opierała się na definicji z 2008 roku terapii uporczywej. W związku z tym tutaj już następuje ta. To ciągłe mieszanie tych pojęć. Grupa robocza y, pisze tak, że terapia daremna według nich to stosowanie procedur medycznych w celu podtrzymania funkcji życiowych nieuleczalnie chorego, które przedłużają jego umieranie, wiążąc się z nadmiernym cierpieniem lub naruszaniem godności pacjenta. Zacytowana przeze mnie definicja, jako żywo, jest definicją terapii uporczywej. W związku z tym to mieszanie tych terminów, oto, o dlaczego te terminy występują zamiennie, raz tak, raz, tak? Właściwie dzisiaj już tylko terapia daremna, zapytam jednego z lekarzy. On powiedział: Janek, czepiasz się, to chodzi o to, żeby dostosować to nazewnictwo do terminów, do pojęć używanych w krajach zachodniej Europy. No, dopiero to mnie przestraszyło, dlatego że jak wiem, co dzieje się w niektórych krajach zachodnich, szczególnie w Belgii, jak. Proeutanazyjnie nastawiona jest tam cała y, służba zdrowia, czyli ludzie, którzy pracują w systemie ochrony zdrowia, to dopiero człowiek może na, na, naprawdę się nie niepokoić. Drugie pytanie, y, jakie sobie postawiłem, to dlaczego w, w tekstach opisujących opublikowanie tych wytycznych pojawia się takie określenie, że y, te nowe wytyczne kardiologów, e, przepraszam, nowe wytyczne internistów zostały poparte przez większość towarzystw medycznych. Hola. Jeżeli większość, to są takie, które nie poparły. Jak się okazuje, na przykład Towarzystwo Kardiologiczne nie poparło tych wytycznych. Czytamy, że kardiolodzy uważają, że zbyt często chorzy wymagającego intensywnego leczenia tak w stanowisku tej grupy kardiologów jest napisane byli dyskwalifikowani bez wnikliwej oceny, zaś w stanach zagrożenia życia spóźnione wdrożenie intensywnego leczenia pogarsza rokowania chorego. No, mieliśmy doświadczenie przecież tej słynnej choroby kaszel 19. Widzieliśmy co działo się na oddziałach intensywnej terapii, na oddziałach covidowych. No i tutaj rzeczywiście można mieć bardzo, bardzo poważne zastrzeżenie. A więc wracam do podstawowego pytania, czy i tutaj cytat, czy zmiana używanego dotychczas terminu z uporczywa na daremna i nowe wytyczne mają rozszerzyć zakres Przypadków, w których możliwe jest, lub nawet zalecane, niewdrożenie lub niezwiększenie intensywności stosowanej terapii, a może odstąpienie od działań podtrzymujących funkcje życiowe. Na przykład, tuczna wentylacja, restytucacja i odżywianie, prawda? Tak jak w przypadku, w przypadku opisanym tutaj, który widzieliśmy, jak odchodził Jan Paweł II. Są takie cztery zasady, które przywołane są w, w, w fundamentalnej pracy z 1979 roku y, podstawy czy zasady bioetyki medycznej. I y, tutaj one powinny stanowić podstawę wszystkich decyzji moralnych. Są nimi. Szacunek dla autonomii chorego, dobroczynność, nieczynienie zła i uwaga, sprawiedliwość. No niestety, jak sami autorzy tych nowych wytycznych stwierdzają, nie wszystkie te cztery zasady, przypominam, e, przypominam sprawiedliwość, nieczynienie zła, dobroczynność i autonomia chorego. Nie zawsze te wszystkie rzeczy można ze sobą pogodzić i w momencie co zrobić, gdy nie można ich pogodzić. Autorzy piszą łatwiej decyzje podejmować w grupie, dlatego oprócz tego, że należy w takich sytuacjach powoływać konsylia lekarskie, należy również pytać o zdanie chorego, pytać o zdanie rodziny chorego. Chorego jeżeli jest nieprzytomny, no to oczywiście uzgadniać to z rodziną chorego i korzystać również z porady etyka, a w polskich warunkach bardzo często można po prostu uzyskać opinię kapelana. Dlatego to są tak delikatne kwestie i tak niezmiernie ważne. Groźnie zaczyna być w momencie, kiedy zajrzymy, jakie są te konkretne wytyczne, jak to ma wyglądać w praktyce. I tutaj obszerny cytat. Autorzy sami zwracają uwagę, że potrzebna jest uwaga selektywna i efektywna przesiewowa ocena pacjentów w kierunku opieki paliatywnej w momencie przyjmowania ich do szpitala. W nowych wytycznych istnieją wskazówki, na kogo w takiej sytuacji należy zwrócić szczególną uwagę. I uwaga, są to osoby, u których spodziewany czas przeżycia wynosi poniżej 12 miesięcy. Jak to można w momencie przyjmowania człowieka do szpitala ocenić, że u niego czas przeżycia jest poniżej 12 miesięcy? A kto może to od razu wiedzieć? No, Rozmawiałem z wieloma lekarzami, za głowę się łapią, przecież to jest jakiś absurd. Druga sprawa. Występuje zaawansowana niewydolność serca, aktywna rozsiana choroba nowotworowa, przewlekła choroba płuc w okresie domowej tlenoterapii, zaawansowane otopienia oraz inne choroby przewlekłe, o których o krótkim przewidywaniem w czasie, przeży, czasie przeżycia, które uwaga, kolejna grupa osób, na które należy zwrócić uwagę, które były hospitalizowane więcej niż raz z powodu zaostrzenia zaawansowanej choroby przewlekłej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Uwaga, yy, jeszcze raz powtarzam. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na te osoby, które były hospitalizowane więcej niż raz z powodu zaostrzenia zaawansowanej choroby przewlekłej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Czyli co, wtedy można nie przyjąć ich, odstąpić. No, czym jest choroba przewlekła? Nie jest tym samym, co choroba terminalna. Tutaj naprawdę zaczyna sprawa wyglądać bardzo nieciekawie. Yy. Należy zwrócić uwagę na osoby, które wymagają stałej opieki innych osób. No przecież jest wiele osób niepełnosprawnych, które wymagają stałej opieki innych osób. Czyli co? Odstępujemy od leczenia, uznajemy, że każde następne poświęcony wydatek czy leczenie tym pacjentom to jest terapia daremna, coś tu się nie zgadza. I u których w ostatnich tygodniach nastąpiło nieodwracalne pogorszenie stanu ogólnego. Niepokojących pytań jest bardzo wiele, na przykład, dlaczego właśnie wymiennie używane jest, a przecież to nie są tożsame, choroba terminalna i choroba przewlekła. Tak jak powiedziałem równolegle został zmieniony kodeks etyki lekarskiej i tutaj oczywiście wprowadzono nowe, wymagane przez postęp technologii zmiany, tam wiem, że są cały akapit dotyczący na przykład tej sztucznej inteligencji przy ocenianiu, przy, przy diagnostyce, prawda? No, ale to jest oczywiście, to jest pewien wymóg rozwijającej się technologii, czy on jest dobry, czy zły, to też można byłoby dyskutować. Została taka zmiana zrobiona, ta zmiana kodeksu etyki lekarskiej, która powinna być zakorzeniona w wartościach konstytucyjnych, zostaje też zmieniona właściwie przy, tylko w dyskusji w izbach lekarskich, a my jako pacjenci w ogóle właściwie nie uczestniczymy w tym, w tym procesie, w tym procesie tych zmian, czy debacie wokół tego, tak? Ale na przykład artykuł 33 nowego tego zmienionego kodeksu Punkt trzeci. Lekarzowi nie wolno stosować terapii daremnej. Decyzja o uznaniu terapii jako daremnej należy do zespołu leczącego i powinna w miarę możliwości uwzględniać wolę pacjenta. Powtarzam, jeszcze raz, artykuł 33, punkt 3. Lekarzowi nie wolno stosować terapii daremnej. Decyzja o znaniu terapii jako daremnej należy do zespołu leczącego i powinna być w miarę możliwości uwzględniać wolę pacjenta. Tych niepokojących pytań jest więcej. Ja zaznaczyłem tylko te, to jest obszerny dokument. Bardzo gorąco polecam zainteresować się zmianą kodeksu etyki lekarskiej, nowymi wytycznymi, nad którymi. Podobno pracowali przedstawiciele Kościoła również. Wiem, że szefem zespołu jest syn wybitnego polskiego lekarza Andrzeja Szczeklika, pan Wojciech Szczeklik. Natomiast pamiętając, jaką postawę pan Wojciech Szczeklik przy, przyjął w sytuacji właśnie tej słynnej pandemii Kaszel-19, no to tutaj e, rodzi się wiele pytań, ale to nie chcę włączać, te, jakby otwierać nowego wątku. Dla mnie na końcu powiem trzy rzeczy. Po pierwsze. Żaden z tych ludzi, którzy dzisiaj tak troszczą się i tak etycznie patrzą, jak te wytyczne przygotować, nie oprotestował tego, co zrobiła ministra Leszczyna, minister Bodnar i premier Tusk w sprawie wytycznych dotyczących aborcji, gdzie przypominam, tylko za świstek od psychiatry może. może Doprowadzi, mogę, może upraw, uprawniać kobietę do tego, żeby dokonała aborcji, zdrowego dziecka, będąc w pełnym zdrowiu fizycznym i tylko z rzekomych, z rzekomych powodów psychiatrycznych. I uwaga, jeżeli lekarze oprotestują, to jeżeli lekarze nie te oprotestują, jeżeli lekarze. Poproszą o dodatkową konsultację, mogą być ukarani. Będzie to potraktowane jako odmowa gwarantowanego świadczenia wytycznego. Otóż te haniebne nowe wytyczne, które są podżeganiem do morderstwa, według mnie, nie zostały oprotestowane przez żadne z tych, żadną z tych osób, które pracowały nad tymi wytycznymi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. To jest to, co mówiłem o, w przypadku właśnie tych wszystkich nadużyć covidowych. Widzieliśmy, jak nieetyczne, jak nieetycznie postępują lekarze. Jeżeli dzisiaj taki lekarz czyta w tym punkcie 33 kodeksu etyki lekarskiej, że nie wolno mu stosować terapii daremnej, a za terapię daremną można uważać podjęcie hospitalizacji osoby drugi raz w ciągu danego roku, albo wymienia się tam ciągle nieprecyzyjne terminy, te choroba terminalna, choroba przewlekła. Lekła, to te wytyczne, zamiast wprowadzać pewien porządek, wprowadzają moim zdaniem zamęt. I trzecia rzecz. Patrząc na zapaść systemu ochrony zdrowia, zapaść finansową, i patrząc, że w ósmy krzyżyk, czyli w ósmą dekadę życia, wchodzi pokolenie boomu powojennego, nas rodziło się wtedy 800 tysięcy ludzi. Dla porównania, w 2024 roku, jeśli tak dalej pójdzie, urodzi się 256 tysięcy ludzi. Przypomnijmy, 800 tysięcy ludzi wobec 256 teraz, czyli pokolenie dziadków, będzie prawie trzykrotnie większe niż. Pokolenie e, ponad trzykrotnie większe niż pokolenie wnuków. Otóż, jeśli nasze pokolenia, bardzo liczne, wchodzą dzisiaj w, w ósmą dekadę swojego życia, przekraczają siedemdziesiątkę i tak dalej, będą wymagały coraz częściej hospitalizacji, będą wymagały coraz częściej opieki systemu e, e, ochrony zdrowia. W związku z tym, być może te wytyczne wychodzą naprzeciw po to, żeby ratować. I tak już katastrofalny stan budżetu narodowego funduszu zdrowia. Pamiętajmy o tym, pamiętajmy o tym, przypominając sobie nauczanie Świętego Jana Pawła w encyklice Evangelium Vitae i pójdźmy wszyscy na ten narodowy marsz papieski 19 października o godzinie 13 spotykamy się na placu Zamkowym.